Cześć, chciałbym Wam przedstawić buty Double Red. Często się pytacie, jak wyglądają, bo po zdjęciach, które są zrobione na sklepach, nie do końca wiecie i chcielibyście je obejrzeć troszeczkę bardziej dokładnie, więc spróbuję je przedstawić. Teraz chciałbym Wam pokazać model DR-009. Przychodzą generalnie one do Was w takich kartonach. W niektórych modelach się różnią, są bardziej kolorowe. Są te buty, które dotychczas testowaliśmy w warunkach offroadowych, czyli błoto, deszcz, jazda samochodem. Wygodne przy jeździe samochodem, naprawdę dosyć elastyczne. Podeszwa bardzo fajnie się trzyma, nie jest ślisko. W przeciwieństwie do drugich butów, których używałem, butów Caterpillara, bo tragedia. Materiały generalnie wymagają impregnacji. To nie jest. Buty te nie posiadają membrany. Tak jak na przykład buty Lowa. No ale też nie kosztują tyle co buty Lowa. Ale z kolei po impregnacji już. Generalnie ta wilgoć. Jednak trochę czasu potrzeba zanim się przedostanie. Gdzie w Caterpillarach nawet po impregnacji się przedostaje. Model, jak i kilka modelów, od nich mają generalnie system błyskawicznego zamykania, czyli raz ustawiamy sobie sznurówki tak, żeby było fajnie, a potem tylko ściągamy, zakładamy buty, zamykamy z powrotem. W zimniejsze dni oczywiście grubsza skarpeta, ale i tak jest dosyć w porządku, naprawdę jest ciepło w tych butach. Wytrzymują dużą ilość prań, generalnie już też testowaliśmy i nadal są jak najbardziej ok. Występują w różnych rodzajach materiałów, ten akurat jest z to materiał skóropodobny, no, to nie jest to skóra, oraz w połączeniu z materiałem tekstylnym. Są także takie nabukowe, ale ten nabuk jest taki trochę bardziej szorstki niż w innych butach, takich typowo, których nosimy na co dzień. Generalnie bardzo fajne buty. Jeśli ktoś mnie zapytał, czy wybrać Caterpillary, Martensy, czy Timberlandy, zdecydowanie poleciłbym Double Redy. Wygodniejsze, łatwiejsze do impregnacji. Nie ma poślizgu, no, dużo bardziej bezpieczniejsze. No i też generalnie w, że tak powiem, cywilnym, czyli na mieście, też są fajne wariacje kolorystyczne tych butów, więc też można poszaleć.